Wolność, jedność, braterstwo. Owocem tego będzie chrześcijańska dynamika dla nowych czasów. Ja, Chrystus Boży, zabiegam i walczę o moje owce. Ja, miłości miłosierdzie, idę za każdą owcą, obojętnie jak bardzo się ode mnie oddaliła. Chrześcijaństwo oddaliło się od prawdziwej nauki chrześcijańskiej i od wewnętrznej religii, która ofiaruje ludzkości królewską wiedzę. Chrześcijanie w swojej masie są kościelnymi chrześcijanami, zadawalającymi się kościelnymi dogmatami. Zarówno ich przywódcom, duchowieństwu, jak również wiernym brakuje wiedzy o głębokich współzależnościach niebiańskiej hierarchii, o życiu i działaniu niebiańskich istot, będących ich braćmi i siostrami. Autorytety kościelne dążące do zdobycia władzy i poważania same nie żyją tym, czego nauczają. Dusze wielu teologów, nasycone tym światem, zubożały. Stąd duchowieństwo nie jest w stanie rozpoznać i nauczać głębokich współzależności duchowych praw. Aby zakryć swe duchowe ubóstwo, ubierają się w inne szaty niż mój lud. Tytułują się nawzajem i każą się tytułować. Wieloma intrygami i walką o władzę stworzyli ziemską hierarchię, rzekomo w imię Chrystusa. Aby się wykazać swą władzą, stworzyli rytuały, które częściowo przejęli od pogańskich obrządków i kultów. To widowisko jest niczym innym jak zwodzeniem wiernych. Tym chcą oni pokryć ubóstwo swych własnych dusz. Również sakramenty pokuty nie są zgodne z niebiańskim prawem. Zawężony sposób myślenia teologów i ich egoistyczne naleciałości są źródłem, z którego te sakramenty powstały. Nauczają oni do dziś z ich Biblii tego, co dla nich wygodne i co przynosi zysk. Kiedy przedłoży się im cytaty, których wypowiedzi nie zgadzają się z ich postępowaniem, to i na to mają swe interpretacje. Co nie odpowiada ich doktrynom i dogmatom, podlega wyklęciu, dziś tak samo jak w średniowieczu. Tkwią oni w swych tradycyjnych, ale fałszywych pojęciach i w swej niezgodnej z prawem działalności. Gdy dumni rodzice wynoszą ze wspaniałej budowli kościoła swe ochrzczone dziecko, kapłan jest szczęśliwy, gdyż doprowadził do zagrody kościelnego stada kolejną owcę. Dzieciątko zostaje zarejestrowane w kościelnej księdze jako członek konfesji. Rozwijającemu się kościelnemu chrześcijanowi nakłada się jednocześnie szatę odpowiedniej konfesji, uprząż, w której to dziecko powinno się poruszać. Jednakże kiedy później dorastająca owca trzymana w niewiedzy, wyrwie się z trzody ślepych owiec, aby szukać gdzie indziej swego pastwiska, nie wie ona nic o prawach życia i niebezpieczeństwach, które na nią czyhają. Szukająca, niegdyś ślepa owca, kościelny chrześcijanin idzie wówczas tam, gdzie drepcze wiele ślepych owiec, aby może w tym miejscu znaleźć zbawienie. Opiekunowie wyznaniowego stada, to znaczy duchowieństwo, wyklinają zbiegłą owcę, bo nie jest już ona zadowolona z ich nauki, nie zgadza się z nimi. Wiele pogrążonych w niewiedzy dzieci człowieczych wierzy, iż znajdą drogę do oswobodzenia w naukach Dalekiego Wschodu. To co ci nauczyciele, którzy nazywają się mistrzami, nauczają jako prawdy pogrążonych w niewiedzy ludzi, przyjmuje ochoczo zaślepiona i zdeformowana dogmatami, brodząca w ciemności owca, dawny kościelny chrześcijanin? Skąd miałoby też to dziecko wiedzieć, czy to, co nauka Dalekiego Wschodu podaje jako dobre i prawdziwe, często każąc sobie słono za to płacić, odpowiada w rzeczywistości prawdzie? Nauczyciele Dalekiego Wschodu, tak zwani mistrzowie, widzą właśnie w krajach Zachodu, pomiędzy kościelnymi chrześcijanami, swe pastwiska. Krnąbrne autorytety kościelne ze swoimi osieroconymi duszami nie rozpoznają niebezpieczeństwa grożącego z tej strony chrześcijanom. Nie spostrzegają, jak rozszczepione na konfesje, sekty i grupy, chrześcijaństwo powoli opanowują nauki Dalekiego Wschodu. Wręcz przeciwnie, wcale pokaźna liczba władz kościelnych otwiera bramę naukom wschodnim, sądząc, że stamtąd mogą pobrać praktyki, jak na przykład medytacje, których chrześcijaństwo nie posiada. Tym objawieniem pragnę,
Ja duch Chrystusa, pouczać ludzkość. Dlaczego chrześcijaństwo tak zubożało i dlaczego nauki Dalekiego Wschodu szerzą się na Zachodzie wśród chrześcijan? Kto ma uszy, niech słucha. Zdecyduj się człowieku, za kim chcesz pójść, za kościelnymi autorytetami i ich wyznaniami, za mistrzami Wschodu i ich nauką lub za mną, Chrystusem, który już jako Jezus przekazywał i urzeczywistnił prawdziwą naukę zbawienia, a który od czasu czynu ofiarnego, w którym dokonało się, jest jedynym prawdziwym mistrzem, który i tobie może otworzyć nieskończoność i wszechbyt. Kto chce pójść za mną, aby móc wejść do Królestwa Bożego, ten niechaj się zdecyduje, dla mnie lub przeciw mnie. Ścieżek bocznych do Królestwa Bożego nie ma, Bóg jest absolutem. Kto chce pójść za mną, ten musi się zdecydować. Objawia się mistrz wszelkich mistrzów, jedyny mistrz nieba i zbawca wszystkich ludzi, dusz, współrządca nieskończoności, Chrystus.